mamy piątek, 25 września. Łukasz Kocur. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na Dziennik 7.1 News, w którym już za chwilę. Dni Seniora 2015. Czy będziemy ekomiastem? Wrocław walczy z Alzheimerem. Tego dnia kapelusz był podstawą świętowania, a także przepustką do udziału w biciu kapeluszowego rekordu Guinnessa w ilości osób w dekorowanych kapeluszach. Mowa, drodzy Państwo, o święcie wrocławskich seniorów, które jest cyklem imprez w ramach tzw. Dni Seniora 2015. W zeszłym roku były 1043 kapelusze. Czy w tym roku padnie rekord Guinnessa? Całe przedsięwzięcie dokumentuje internetowa galeria kapeluszy. Wrocławscy seniorzy tryskają energią. Sprawdźmy, jak wygląda ich tegoroczne święto. Na dzisiaj przygotowaliśmy kilka naprawdę fajnych atrakcji. Pierwszą, którą mogę polecić, to są fotobudki. Dzisiaj cieszą się bardzo dużą popularnością. Po raz pierwszy seniorzy mogą te swoje piękne kapelusze archiwizować i pokazywać w domu, pokazywać rodzinie. Kolejny punkt, idziemy takim dużym, pięknym, kolorowym korowodem do bram, do ratusza. Tam przed ratuszem prezydent miasta wręczy symboliczne klucze do bram. No i seniorzy obejmą miastowe władanie na co najmniej 3 tygodnie. Rozstrzygamy w tym roku też wspaniały, naprawdę, konkurs na najdłuższą parę małżeńską z najdłuższym stażem małżeńskim. Cztery pary, bo są dwie pary ex aequo 66 lat, mamy 67, no i mamy powyżej 70. Postanowiłem uczestniczyć w dzisiejszym święcie kapeluszy. Ja miałem uczestniczyć zupełnie gdzie indziej, bo miałem pojechać dziś na ogólnopolską olimpiadę seniorów do Krakowa. No ale niestety, wiadomo, wiek, jak zacząłem sobie trenować, troszkę się przetrenowałem, nadwyrężyłem ścięgno Achillesa i w związku z tym jestem tutaj, no i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym święcie kapeluszowym. Oczywiście kapelusz mój jest udekorowany różnego rodzaju takimi odznaczeniami okolicznościowymi i sportowymi. Te medale to zdobywałem właśnie na zawodach seniorskich. Gry w bóle, pływaniu, Northern Walking i takich seniorskich konkurencjach, czasem różnych bardzo śmiesznych. Marysia, koniki, pasta, koniki, pasta. Ja pozwolę sobie przesłać słoneczne pozdrowienia i całuski słonecznego, miłego dnia. W imieniu wszystkich uczestników trzeciego wieku, dla tych wcześniej urodzonych, jako że niemodne jest mówienie senior, wobec tego tak to posyłam naszej społeczności. Jesteśmy wspaniałą grupą, jesteśmy tak scaleni. Spotykamy się, wychodzimy na wykłady przeróżne. No jest fantastycznie. A dzisiaj ja jestem pierwszy raz w tym kapeluszu. Nie brałam nigdy udziału i widzę, że jest na... Nic się nie stało. No i widzę, że coś naprawdę fantastyczne zorganizowane. To było przygotowywane, ponieważ ja generalnie w kapeluszach nie chodzę. Ale chciałam zobaczyć, jak to jest. No i chyba może jako tako, nie? Może być. Świetnie się bawią, naprawdę jest ekstra zabawa. Są tutaj nie tylko seniorzy, ale także młodzi ludzie. No chcemy tutaj pobić przede wszystkim ten rekord. W tamtym roku było 1043 osoby, no w tym roku musi być więcej. Mam nadzieję, że będzie. Pogoda nam już dopisuje, jest fajnie, jest super zabawa. Tam seniorzy zaczęli grać na gitarze. To jest totalnie, sami się organizują. Przynieśli świetne banery, świetne kapelusze, zazwyczaj ręcznie robione. Świetna zabawa po prostu. Konkursy, pokazy mody i koncerty to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowali organizatorzy tegorocznego święta. Nieodzownym atrybutem przedsięwzięcia jest oczywiście kapelusz. Impreza nie jest skierowana jedynie do osób z dużym doświadczeniem życiowym. To również doskonała okazja do dialogu międzypokoleniowego. Dla telewizji 7.1 News z Wrocławia, Tomasz Nykiel. W klubie diamentowym na stadionie Wrocław odbyło się seminarium Ekomiasto dotyczące zrównoważonej mobilności. Podczas spotkania Urząd Miasta zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby w ramach polityki zrównoważonej mobilności we Wrocławiu powstała wypożyczalnia samochodów elektrycznych.
Na wydarzenie złożyły się trzy elementy: debaty i panele dyskusyjne, warsztaty w ramach nowej edycji projektu Dzieci dla Klimatu, a także pokazy aut elektrycznych i ekologicznych środków transportu. Aby wypożyczalnia samochodów elektrycznych mogła powstać we Wrocławiu, teraz ruch należy do wielkiego biznesu, który powinien zaoferować odpowiednią flotę samochodów i zadecydować o parametrach funkcjonalnych. Chcemy dać alternatywę posiadania samochodu. Chcemy stworzyć wypożyczalnię samochodów elektrycznych, która da możliwość optymalizacji kosztów podróży do zakresu i do celu podróżowania. Czyli żeby świadomie mieszkaniec mógł wybrać pomiędzy rowerem, transportem publicznym, a w momencie, kiedy faktycznie potrzebuje samochodu, miał dostępność tego pojazdu. Mówimy o flocie 200 aut. Oficjalnie wszczęliśmy procedurę 14 sierpnia. Do 29 września jest termin składania ofert, termin składania wniosków i z tymi partnerami będziemy rozmawiać o parametrach funkcjonowania wypożyczalni, a potem będzie, mam nadzieję, że wdrożenie. Chodzi o kwestię zrównoważonej mobilności miejskiej, czyli tak zwanego wdrażania strategii niskoemisyjnych. Jest to taki potężny obszar, który będzie wdrażany w ramach regionalnego programu operacyjnego. My ze środków ZIT będziemy ten obszar wdrażać w największej skali. Mamy najwięcej środków przeznaczonych na wdrażanie tych inicjatyw i rzeczywiście na terenie naszego wrocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli w zakresie tych 15 gmin, będziemy realizować politykę centrów przesiadkowych, rozwoju i budowania ścieżek rowerowych, tworzenia węzłów przesiadkowych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele ambasady Francji w Polsce, którzy poruszyli temat perspektyw i miejskich polityk zrównoważonej mobilności, a także założeń wrocławskiej polityki mobilności, planu mobilności Paryża czy doświadczeń Lille. Za kilka tygodni będziemy gościli w Paryżu wielki szczyt klimatyczny COP21, którego ogólnym tematem będą zmiany klimatu na świecie. Natomiast za kilka dni rusza inicjatywa stricte paryska, gdzie staramy się spowodować w ogóle wykluczenie transportu drogowego, samochodowego i zachęcamy mieszkańców, a także odwiedzających Paryż do korzystania wyłącznie ze środków transportu publicznego. Tak, jest to możliwe, aby przemieszczać się tylko przy pomocy tych środków transportu. Dzisiaj mieszkańcy zazwyczaj posiadają dwa samochody i często one jeżdżą dwa razy w ciągu dnia, blokują nam przestrzeń miejską, miejsca parkingowe, te samochody najeżdżają do centrum. My chcemy to ograniczyć. Chcemy dać możliwość przejechania, oddania samochodu. W tym momencie samochód w carsharingu, który chcemy, będzie mógł kursować 6 do 8, 10 razy i będzie to optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Programowi warsztatów towarzyszyło także seminarium Ekomiasto i Dzieci dla Klimatu. Założeniem jest kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych najmłodszych poprzez ich edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii oraz zrównoważonej mobilności. Na szczeblu narodowym mamy inicjatywę Ekomiasto, która została przez nas powołana w celu stworzenia możliwości wymiany dobrych praktyk, współpracy miast w dziedzinie szeroko pojętej tematyki ekologicznej. Z drugiej strony mamy tą inicjatywę, którą dzisiaj rozpoczęliśmy, Dzieci dla Klimatu. Staramy się jakby dotrzeć do najmłodszych i od najmłodszych lat uczulić ich na to, że są to ważne kwestie związane z zrównoważoną mobilnością, aby dzieci wiedziały od małego, że są jakieś alternatywne rozwiązania dla samochodów i tym bardzo się interesowały. Oprócz miejskiej polityki zrównoważonej mobilności dyskutowano także o jej zakresie na poziomie lokalnym. Pod hasłem zrównoważonego rozwoju kryją się także zagadnienia związane z ograniczaniem, zużywaniem energii i surowców, przeciwdziałaniem zmianom klimatu i szeroko pojętej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Światowy Dzień Choroby Alzheimera w tym tygodniu był dobrą okazją, aby porozmawiać o potrzebach wrocławskich seniorów. Dlatego też w siedzibie Federacji Uniwersytetów III wieku odbyła się konferencja naukowa pod hasłem Dni Gerontologii Wrocław 2015. Gościem specjalnym konferencji był Shlomo Noi, czyli wybitny specjalista z Izraela w dziedzinie geriatrii. Uczestnicy spotkania dyskutowali o optymalnym modelu opieki nad osobami starszymi. Wskazywali na to, że już dziś trzeba przygotować się na problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem. Potrzebne są modele postępowania w kategorii opieki zdrowotnej, rehabilitacji i przede wszystkim aktywizacji seniorów, czemu służy na przykład trening kognitywny.
To nie jest jedno schorzenie. To kompozycja współczynników, które są różne. Od przyczyn naczyniowych, stresu oksydacyjnego i innych czynników. Najprawdopodobniej nie jest to jedna przypadłość, a raczej różne połączone ogniwa, które wspólnie tworzą symptomy choroby. Istotną kwestią zagadnienia opieki nad osobami starszymi jest też sytuacja osób, które się nimi zajmują. Coraz częściej muszą oni poświęcać więcej czasu na opiekę nad swoimi starszymi krewnymi niż nad własnymi dziećmi. Łączą więc działalność zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Jak rozwiązać taki problem? Wiele badań pokazuje, że takie uelastycznienie pracy, czyli na przykład możliwość późniejszego rozpoczynania pracy, późniejszego kończenia, robienia jakichś przerw w tej pracy, możliwość zabierania pracy do domu, to jest to, co by im najbardziej pomogło. No i oczywiście w połączeniu z jakąś opieką zastępczą. Aby kompleksowo spojrzeć na wymagania seniorów, nie można zapominać o ich potrzebach duchowych, a są one całkiem inne niż w przypadku ludzi młodych. Osoby młodsze starają się jakoś bardziej zaangażować w sprawy materialne, natomiast osoby starsze już bardziej zwracają uwagę na kwestie ducha i to jest ta podstawowa różnica. Potrzeba integracji, potrzeba właśnie wspólnego bycia ze sobą, potrzeba organizacji wspólnego czasu na uczelni, potrzeba czucia się potrzebnym. I jak zapewnia Szlomonoi, ta ostatnia kwestia jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o tak zwane udane starzenie się. Ludzie starsi powinni pozostawać aktywni zawodowo i społecznie jak najdłużej. Dodatkowo ćwiczenia fizyczne, ale przede wszystkim umysłowe, takie jak chociażby rozwiązywanie krzyżówek czy gra w karty, w dużym stopniu zmniejszają ryzyko demencji czy Alzheimera. W ramach kampanii Sprzątanie Świata zaczyna się sprzątanie dolnośląskich szlaków turystycznych. W tym roku organizatorzy akcji szczególnie zadbają o Karkonoski Park Narodowy, a także okolice Gór Kamiennych. Natomiast w samym Wrocławiu mieszkańcy uczestniczyli już w akcji Sprzątamy Rzeki Wrocławia. Sprzątanie Świata Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean Up the World, wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy z ponad 40 krajów na całym świecie. W Polsce akcję po raz pierwszy przeprowadzono w roku 1994 i tradycja trwa do dziś. Akcja ma uświadomić każdemu z nas, że musimy dbać o środowisko. Poza tym, jeżeli bierzemy udział w sprzątaniu, to mamy również i większą odwagę do tego, żeby temu, który zaśmieca, zwrócić uwagę, chłopie czy dziewczyno, nie powinieneś tak robić, bo to jest źle, bo to źle działa na środowisko, w konsekwencji również źle działa na ciebie. Akcja nie byłaby taka sama, gdyby nie harcerze. Uczestniczą w niej od samego początku, walnie przyczyniając się do oczyszczania głównie szlaków turystycznych w parkach narodowych. A niejednokrotnie jest tak, że śmieci wyrzucone wysoko w górach trafiają do nas z powrotem, zabijając życie w ziemi czy w wodzie. Dodatkowo organizują ciekawy konkurs. Podstawowym eventem, który będziemy realizować, to jest konkurs fotograficzno-memowy, internetowy, skierowany do młodzieży szkolnej oraz harcerskiej, który będzie polegał na tym, aby na trzech podstawowych portalach społecznościowych, Instagram, Facebook, Twitter, umieścić zdjęcie, ohasztagować je właściwym hashtagiem. Zapraszam, Czysty Dolny Śląsk, czystydolnyśląsk.dolnośląska.zhp.pl. Ten rok był wyjątkowo upalny i suchy, a niski stan wód odsłonił wiele zanieczyszczeń i śmieci, które znajdują się na dnie rzek. W tym roku zajmujemy się odcinkiem od Mostu Grunwaldzkiego do kąpieliska na Niskich Łąkach. To będą kolejne strefy, sekcje podzielone na klasy gimnazjów, które nam tutaj pomagają. Zaczynamy od Mostu Grunwaldzkiego, rzeką Ławą, w górę aż do kąpieliska na Niskich Łąkach. Cały ten odcinek planujemy w tym roku oczyścić. Sprzątanie świata to dobra lekcja poszanowania środowiska. Była iskrą dla wielu inicjatyw, które zmniejszają negatywny wpływ na otaczający nas świat. Dla samorządów jest to również dobre narzędzie do poprawiania działalności w zakresie gospodarki odpadami. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu dziennika 7.1 News. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a na kolejne informacje z Wrocławia zapraszamy już w najbliższy poniedziałek, kwadrans po godzinie 17.00. Do zobaczenia!